kochani, tutaj mami. Pierwsze denko w 23 i tak, będą podsumowania, będą postanowienia i tak dalej, ale to już w przyszłym tygodniu. Muszę się mocniej przygotować do tego filmu, a dziś niech tradycji stanie się zadość. Projekt denko, słuchajcie, oddało mi się. Absolutnie sama kolorówka, żadnych mieszanin tu nie będzie, tylko i wyłącznie recenzja kolorówki z przewagą, o dziwo, jednej firmy, ale może dlatego, że mam już jej mniej niż kiedyś i po prostu się jej pozbywam. Serdecznie was witam w tym nowym roku, mam nadzieję, że będzie dla nas szczery, że będzie jak najlepiej i u mnie, i u was, i tego sobie, i wam już w tym momencie życzę. Jeżeli chodzi o pytanie do filmu na dziś, to no cóż, muszę wam szczerze powiedzieć, jestem ciekawa, jaki produkt wy najczęściej zużywacie, bo ja już wiem, widzę to po dękach i całym podsumowaniu tego roku. Produkty wykręcane, w szczególności właśnie wykręcane do brwi, czy wszystkiego rodzaju kredki, które się wykręcają, u mnie leci to jak woda. Dajcie znać, co wy najczęściej zużywacie, najczęściej kupujecie ponownie, bo jestem ciekawa. Bardzo się cieszę z tego względu, że jesteście i wytrzymujecie ze mną, że chcecie oglądać dalej. No i witam was właśnie tym dękiem. Recenzją uczciwą, mocną produktów, które zużyłam. Lecimy. Przejdźmy może najpierw do produktu, który mimo iż bardzo lubię, darzę sympatią, to na pewno do niego nie wrócę. I jest to Maybelline Fit Me w odcieniu 105 Natural Ivory. Słuchajcie, ja zużyłam tego naprawdę jakieś 5 opakowań, czy nawet 7 w swoim życiu. Jednakże ostatnimi czasy ten podkład zaczął mnie zawodzić z pewnego jednego powodu. No i już lecimy z całkowitą opinią. Jest to podkład, który na mojej skórze w miarę utrzymuje się cały dzień, ale cały dzień to jest tak takie 8 godzin przypudrowany, wiecie, utrwalony i tak dalej, nie zaś 12. Jeżeli chodzi o to, za co go zawsze chwalę, to to, że ładnie wygląda na mojej skórze, że ładnie się ściera, to znaczy, że jak już schodzi, to robi to estetycznie, a nie ma żadnych zacieków, nie zbiera mi się w załamaniach, lubił się z każdym jednym produktem na mojej skórze, to muszę wam przyznać. Natomiast to, co mnie w nim ostatnio denerwuje i raczej jest to spowodowane tym, że mam inne, bardziej wydajne, no to to właśnie ta wydajność. Po prostu denerwuje mnie to, że muszę go często kupować ponownie, że wciąż muszę polować na promocje i tak dalej. Dodatkowo ogarnijmy się w końcu. Powiedziałam, że będę szukać więcej kosmetyków w szkle, a nie w plastiku, więc może najwyższa pora w tej kwestii, jeżeli mam w szkle lepsze, wydajniejsze, bardziej trwałe i tak dalej, no to pora pożegnać się właśnie z tym. Nie mówię, że to jest zły podkład, absolutnie nie. Do dorwania w promocji za jakieś 12 czy 14, dobra, przesadziłam kiedyś, teraz za 15-18 zł, natomiast męczy mnie to ciągłe szukanie, ciągłe sprawdzanie, denerwuje mnie po prostu to utrzymywanie się na skórze, które jednak nie jest całkowicie trwałe. Ja już takich podkładów nie szukam, więc niestety, ale jestem mu wdzięczna za te wszystkie poprzednie razy. Naprawdę. Jeżeli chodzi o następny produkt, no to rzucę tutaj z bublem, który gdzieś tam chyba przeczmychnął w mojej toaletce podczas wszystkich poprzednich jej sprzątań, i jest to Christian Laurent Liquid Brown Pencil, czyli ten pędzel do pisek w zasadzie do brwi, który był przez wszystkich zawsze obrażany. Mój, o dziwo, proszę popatrzeć, jeszcze pisze, natomiast rozprowadza się jakoś tam nierównomiernie, jednak nie chcę już robić czarnych brwi, zupełnie mi to nie odpowiada, wręcz przeciwnie, muszę wam powiedzieć, że mam problem ze znalezieniem jasnej, jaśniutkiej i kredki do brwi, więc jeżeli macie coś takiego w swoich zasobach przystępnego cenowo, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, bo ja naprawdę bym się skusiła, jeżeli chodzi o taki produkt, zdecydowanie. Tutaj no wszyscy mówili, że to bubel, bo źle się rozprowadzał, bo szybko wysychał i tak dalej. Ja go przerzucam, bo raczej nikt z was nie jest już w jego posiadaniu. Następny produkt to znowu Maybelline, jest go dzisiaj tutaj bardzo dużo, i jest to Lifter Gloss w odcieniu 04. Słuchajcie, poza tym, że ten produkt
jak i jego poprzednik, nie jest zdecydowanie wydajny. Tak, muszę Wam powiedzieć, że jest to błyszczyk, który zdecydowanie w 2022 roku skradł moje serce, jednakże teraz no już go po prostu nie ma, skończył się. Jeżeli chodzi o to, czy kupię go ponownie, nie zaprzeczam, dlatego że błyszczyków u mnie jakoś tak mało, a ten dawał kolor, był taki gęściejszy w swojej formule, fajnie nawilżał te usta, przyjemnie się go rozprowadzało, owszem nie wytrzymywał jakoś niesamowicie długo, ale otulał te usta, więc jeżeli szukacie takiej właśnie warstwy otulającej, fajnej, z kolorem, jakiś taki bardziej wyrazistszy produkt na waszych ustach niż tylko jakiś tam błysk albo tylko jakaś tam warstwa, no to ten zdecydowanie skradł moje serce. Powiem wam, że jak ostatnio był na promocji, to nawet go sprawdzałam w drogerii, no bo nie miałam już nic takiego, naprawdę błyszczyki całkowicie przetrzepałam, jeżeli chodzi o moje zasoby, i praktycznie powrzucałam, skończyłam i tak dalej, naprawdę dużo, i to poza sprzątaniem toaletki, to działo się w ostatnim czasie, ale nie mogłam się zdecydować pomiędzy takim jasnym, chyba 0,6, chociaż mogę teraz mylić, i właśnie tą czwórką, więc wtedy nie kupiłam nic. Teraz przenoszę rzeczy w mojej toaletce, już zupełnie poza filmem testuję, no to, co poobcinałam, potrzebuje mniej miejsca, więc jakoś sobie to tam przekładam i jeżeli nie dokopię się faktycznie w najbliższym czasie do błyszczyku, to może wypróbuję ten właśnie nowy, może inny kolor. Wydajny nie jest, ale pielęgnacja, regeneracja, warstwa ochronna, jakaś tam warstwa koloru jest naprawdę na plus. Następny produkt... To jest produkt, który bardzo sobie na początku chwaliłam i miałam w swoich zasobach dwa te tusze. Nie wiem jak to się stało, jeden chyba od kogoś dostałam, po prostu gdzieś tam leżał w czeluściach toaletki. Wyciągnęłam właśnie już wiedząc, że jest nowy i znowu bardzo szybko niestety się rozstajemy. Jest to Bourjois Volume Glamour Ultra Curl i dziękuję Wam bardzo za polecenia tam jakichś swoich ulubionych tuszy w moich ulubieńcach roku, dlatego że ja sobie wszystkie zapisuję, jednak tusze, no cóż, kupuje się w ciągu roku kilkakrotnie. Wracając, jest to tusz, który dawał na moich rzęsach bardzo, bardzo fajny efekt, dlatego że dawał i objętość, i wydłużenie, i nie tak mocne podkręcenie, ale jednak. Natomiast jest to tusz, który się odbijał. Ja bardzo nie lubię tego odbijania się na moim oku, zdecydowanie nie. Jest dalej jakby świeży w opakowaniu, chociaż już na rzęsy nie nakładało się go tak dobrze. Wyrzucam go po prostu z przyjemnością, dlatego że, możecie się domyśleć, mimo wszystko nie utrwalał. Był zbyt miękki, te rzęsy nie były utrwalone, więc one w ciągu dnia opadały i opadały. Nie wyglądały tak dobrze, przez to też, że ma bardziej miękką formułę, to jeżeli, nie wiem, zmoczył mnie delikatnie deszcz, albo cokolwiek innego się stało, miałam jakieś problemy z soczewką, co jest ostatnio dość częste, no to po prostu wyglądałam jak miś panda. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o tusze Bourjois, czuję jakieś tam nęcenie, ale zawsze w ostateczności jest coś nie tak i do tego już nie wrócę. Wiem, że ten jest do dorwania na Nutino chyba za 18 zł czy 19, więc dużo taniej niż w drogeriach i drogeriach internetowych. Następny produkt to jest mój absolutny hit tegoroczny, a raczej tamtegoroczny. Jest to Rimmel Brown Pencil w odcieniu Soft Brown i to jest mój drugi egzemplarz. Nie jest tak wydajny, ale jeżeli będzie na promocji w drogerii, no to zdecydowanie będę sprawdzać, szukać i kupować ponownie. Bardzo, bardzo precyzyjna, wykręcana kredka. Bardzo fajny ma też ten grzebek, taki bardziej gęsty, zdecydowanie. Bardzo ładnie się utrzymuje i tutaj jak słyszycie jest dużo tego bardzo, 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 bo ten produkt mi się, już ostatni raz to powiem, bardzo podoba, bardzo sprawdza. Szybki makijaż oczu, a raczej brwi poranny, bez żadnych tam, wiecie, wyjazdów, przemazań, ładnie wypełnia też tą moją brew, której tutaj nie ma, bo ja to zawsze ten obszar wyrysowuję, gdzieś tam jakiś pojedynczy włos jest, co jeszcze ważniejsze, nie wyrywa moich brwi, a do dziś znajduję kredki, produkty, które sprawiają, że te moje brwi, zwłaszcza z tego lewego łuku brwiowego, po prostu wypadają, więc tutaj wszystko na plus, nie jest na plus jedynie wydajność, ale jeżeli macie problem z brwiami, są delikatne, wypadają,
szukacie czegoś, co utrzyma się cały dzień, oto to jest świetny produkt. Nie jest to produkt wodoodporny, żeby nie było, że tak powiedziałam. I tak, nie wiem, po 12-14 godzinach, bo ja niestety czasami tak długo noszę makijaż, jest już taki bardziej zdarty, tak? To już jest delikatniejszy efekt, ale jednak jest tam cały dzień, za co wielki plus. Następny produkt to może być szybka piłka. Otóż w tym roku, a raczej znowu w poprzednim, cały czas się mylę, zaczęłam używać różnych perfum, wróciłam do tych swoich perfum, natomiast wszystkie mam właśnie używane i tak dalej, a te już Beyoncé Hit, które uwielbiam, które darzyłam miłością niezmienną przez jakieś 10 lat, nie są już chyba dostępne na rynku. A dlaczego wyrzucam te, mimo że jeszcze ich troszkę tutaj jest? Dlatego, że one już nie pachną tak, jak powinny. Już ten zapach jest taki bardzo wodnisty, już czuję, że się zestarzały. I w sumie dobrze, że czuję, że się zestarzały, żeby nie kusiło mnie i nie psikać się czymś starym. Wiem, że jedna z Was kiedyś mi pisała, że perfumy nie mogą się przeterminować. No może nie mogą, natomiast tutaj już czuję, że po prostu to nie jest ten zapach. Ta końcówka, słuchajcie, leci do butów, dlatego że ja takimi rzeczami właśnie rozciągam nowe buty. Nie dalej jak w tamtym tygodniu mój mąż rozciągał nowe buty i po prostu przyszedł na niego osobisty dramat, bo mocno go obdarły i ten właśnie produkt wtedy już pomógł, więc właśnie na to będę mieć tą końcóweczkę, a dopiero potem polecą całkowicie do śmieci. Bardzo kobiecy, otulający, ciepły, seksowny zapach, który naprawdę skradł moje serce. Miałam chyba łącznie 3 opakowania i praktycznie, jak widać, wszystkie 3 zużyłam. Ja takie perfumy uwielbiam, albo wręcz takiego coś bardzo męskiego, albo coś takiego słodko wyrazistego jak te Beyoncé. One są chyba już w ogóle niedostępne w drogeriach, a szkoda. Następny produkt to znowu produkt z Physicals Formula. Jest to The Healthy Foundation i ja Wam go pokazywałam w ulubieńcach roku i tu się nic nie zmieniło. Leci drugie opakowanie, trzecie jest już w toaletce. Ja mam odcień trochę za ciepły, zbyt różowy do swojej skóry, bo jest to LC1, ale jakoś sobie z tym radzę. Nie odcina mi się cała szyja. Jest SPVH 20, zawsze mówię, że 20 jest lepsza niż nic. I tak, nie chcę Wam powtarzać dokładnie tego, co mówiłam w ulubieńcach roku, ale podkład utrzymuje się na mojej twarzy cały dzień, świetnie wygląda, nie zbiera się w załamaniach, jest to taki mat, nie całkiem matowy, ale mocno matowy, sprawdzi się do skóry normalnej, może suchej, z jakąś bazą w kierunku skóry przetłuszczającej się, raczej bym nie szła bez mocnego utrwalania, bo tu faktycznie no, może się pojawić coś niepokojącego, jeżeli macie bardziej tłustą skórę i będziecie właśnie używać tego podkładu, ale może niekoniecznie, może dacie go radę utrwalić, jednakże wspominam. Wygląda bardzo naturalnie, naturalnie się zachowuje, sprawdza się z wszystkimi bronzerami, różami i tak dalej, wiecie, nie muszę koniecznie na niego nakładać pudru, żeby móc na niego nałożyć już inne produkty, a dla mnie to jest istotne, bo teraz w okresie zimowym na przykład raczej nie chcę się używać pudrów, szczerze powiedziawszy. Bardzo sobie chwalę ten podkład, ale Wy już o tym wiecie, bo widziałyście go w ulubieńcach roku. Następny produkt to jest szybkie wyrzucanie cenię najbardziej, dlatego że ostatnio uczciwie podchodzę do dat produktu i wiem, że mówię o tym od dawna, ale zdałam sobie sprawę, że przed moim ślubem, czyli ponad 5 lat temu, jeszcze byłam na ślubie znajomych i to generalnie chyba z 8 lat temu kupiłam ten produkt. Jest to Revolution Vivid Shimmer Brick, bardzo wydajny, to nie jest tak, że go w ogóle nie używałam, ale moje początki na YouTubie, rany to było dawno, już były z tym produktem i on już wtedy nie był świeży. Jeżeli chodzi o Revolution, ja zawsze na moich recenzjach tych produktów mówię Wam to samo. Uważam, że mają dobre rozświetlacze. Naprawdę, pigmentacja jest dobra, utrzymują się cały dzień. Co więcej, niektóre z moich ulubionych rozświetlaczy to jest właśnie Revolution Pro i to jest marka, w której ja mogę sięgnąć po każdy rozświetlacz, przynajmniej dotychczas tak miałam i on zawsze był dobry, zawsze był fajny, więc tutaj wszystko absolutnie na plus. Wyrzucam jakby bez pretensji do siebie, bo okej, nie zużyłam, ale to było w czasie, gdy miałam ich mnóstwo i wiem, że na wielu, wielu imprezach, czy nawet właśnie weselach używałam tej kosteczki, ale Wam już nie przedłużam tej mojej gadaniny. Który mnie zdenerwował, jest to znowu Maybelline.
Tutaj mamy Superstay 24 i jest to podkład długotrwały, nie wiem czy nawet niedelikatnie wodoodporny, bez SPV-ki, który 10 był dla mnie zdecydowanie za żółty i on zawsze przepięknie wyglądał, mówię wam to uczciwie, na nagraniach. Na nagraniach nie mogłam się napatrzeć na tą skórę, ale ja nie jestem youtuberem, nie jestem osobą, która układa swoje życie pod YouTube'a, spotykamy się w momencie, kiedy mam na to czas, może nie zawsze, ale jakby wyrywam sobie ten czas, żeby tutaj z wami siąść, żeby być, żebyśmy dalej się wspierali i dla mnie to jest piękne. Wracając, nie potrzebuję podkładów tylko na nagrywanie, a on był ciężkim podkładem, był ciężki do nałożenia w nawet takiej lekkiej warstwie, był podkładem, który zdecydowanie po kilku godzinach zbierał się w załamaniach, był podkładem, absolutnie tego nie lubię, bardzo, bardzo wyczuwalnym na skórze, był podkładem, który mimo tego, mimo tej warstwy, mimo tego przylepienia i tak dalej, potrafił się gdzieś zdzierać w ciągu dnia, wiecie, przy dotknięciu i tak dalej, co mi nie odpowiadało i wiem, że wiele osób go sobie chwali, bo też podobno sprawdza się do bardziej suchej skóry i tak dalej. U mnie absolutnie się nie sprawdza. Teraz już jest go tu praktycznie tyle co nic. Dodatkowo zaczął, no może nie swądzić, ale to jest podkład, który już od samego początku dla mnie przynajmniej nieprzyjemnie pachniał i ten zapach był wyczuwany już po nałożeniu, więc jeżeli szukacie podkładu, który jest bardzo fajny pod tym względem, że długo się utrzyma, że robi taki efekt delikatnej maski, możecie, nie wiem, może szukacie czegoś na wyjścia, to mógłby to być wasz podkład, ale mam wrażenie, że mam tyle ujemnych uwag, że z czystym sercem nie mogę go polecić każdemu i na pewno są osoby, którym on się sprawdza, ale u mnie jest mnóstwo na nie, a to, że on wygląda fajnie, nie wiem, tam na zdjęciach czy przy nagrywaniu, nie jestem już osobą, która w tym momencie trzymałaby taki podkład, bo wtedy mogę sięgnąć po Estée Lauder, wiadomo, że znacznie droższy, ale taki, który sprawdzi się na różne okazje, a ten, no tak jak mówię, jakaś sesja i to jeszcze liczyć na to, że nie dotknie was deszcz, czy cokolwiek innego się nie zedrze. Na mojej skórze absolutnie się nie sprawdzał, był takim właśnie bublem raczej. Następny produkt to produkt, który muszę, po prostu muszę wam pokazać z bliska, bo ile miał się znaleźć w projekcie Denko, o tyle gdzieś się schował w czułościach toaletki, tak jak mówiłam, przekładam, więc znajduję i zobaczcie to po prostu z bliska, bo to nie jest plastikowe, to jest metalowe, natomiast... Zwróćcie uwagę, proszę was bardzo, na tą rdzę. Kredka z Makeup Revolution. Session, przepraszam bardzo. Po prostu tutaj wyszła rdza, wyszły odbarwienia. To nie jest produkt absolutnie dobrze wyglądający. Przypuszczalnie, no... Reaguje tutaj ta farba, którą jest ten produkt pokryty razem z tym metalem, ale teraz powiedzmy sobie szczerze, nie do końca miałabym ochotę malować się tym produktem, mimo że był dobry, o czym za chwilę, na przykład na jakimś wyjeździe i ryzykować, że gdzieś tam później dotknę twarzy po dotykaniu w zasadzie no to rdzy, no bo to co tutaj się zrobiło to rdza. I teraz uwaga, ja nie przechowuję produktów w łazience, on nie był zalany, pożyczałam go nikomu i tak dalej, nie noszę go w torebce, leżał sobie w suchej toaletce i tak właśnie wygląda, a nie był kupowany też rok temu, to jest kwestia kilku miesięcy, szybko go zużyłam, więc tutaj no bardzo duża porażka, że tak powiem. Ja w tym momencie mogę po prostu przy tym wszystkim, co się tutaj dzieje, dosłownie obłupić całość tego produktu. Jeżeli chodzi o ten produkt sam w sobie, no to był bardzo fajny, ja tutaj temu nie zaprzeczam. Przepraszam, mam problemy z oświetleniem, dlatego tak skaczę. Bo mimo iż nie był jakoś specjalnie wydajny, to kredeczka była jeszcze cieńsza niż ta w rimelu. Miała bardzo fajny, jasno-brązowy kolor. Grzebek był też całkiem w porządku, bo też właśnie taki dokładny jak ten w rimelu. No i miałabym wam szczerze powiedzieć, że raczej między tą dwójką skłaniałabym się do zakupu tego, bo jednak na promocji jest za... 12 zł dostępny, bardzo, bardzo tanio, więc wszystko w porządku. Natomiast opakowanie też jest lepiej wykonane, no ale widzicie, ja bym nie chciała ryzykować. To jest jednak okolica oczu, nie wiem, mogę psiknąć za przeproszeniem podczas robienia makijażu, będę się chciała gdzieś szybko podetrzeć, więc niestety nie będę ryzykować, a szkoda, bo kolor był fajny, wyboru odcieni to jest chyba aż 5, każdy by znalazł coś dla siebie, bardzo wielka szkoda. Lecimy dalej, no i mamy tutaj już produkt, z
kolejnej firmy, a raczej z tej samej dzisiaj cały czas, czyli znowu z Maybelline i to jest Colossal Volume i mimo, że jest czarny, co było dla mnie zaskoczeniem, to jest to produkt wodoodporny. Śmieję się, bo zazwyczaj, kiedy szukam produktu wodoodpornego do rzęs, to szukam czegoś z niebieskimi napisami. Ten jest wodoodporny i kupiłam go w momencie, kiedy potrzebowałam tuszu do rzęs, a w Rossmanie były te takie kuponiki, chyba za 12 czy 13 zł. Jeżeli chodzi o jego wodoodporność, to wszystko super. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się, praktycznie wszystko super, bo czasami po 12-14 godzinach miał taką tendencję, że gdzieś się tam wykruszał. Lepiej po prostu było pamiętać o tym, aby absolutnie w ciągu dnia tych rzęs nie dotykać gdzieś, nie wiem, nie robić czegoś takiego, nie przecierać tego oka i tak dalej, bo wtedy mógł się trochę osypywać. Nie rozmazywać, ale osypywać. Jeżeli zaś chodzi o takie ogólne wrażenie usztywnienia rzęs, to u mnie na plus, genialny był. Jeżeli chodzi o to, że miałam do styczności z innymi kiedyś kolosalami żółtymi, to ten jest zdecydowanie najlepszy. Ten jest taki do pogadania, tego mogłabym kupić ponownie, ale bardzo ciężko się go zmywa. I mówię to w perspektywie tego, że różne produkty wodoodporne już zmywałam, a z tym miałam naprawdę potężny problem, mimo mojego podejścia właśnie do wodoodpornego, czyli leciał tam jakiś olejek i tak dalej, żeby go zmyć. Sam sobie w opakowaniu, w przeciwieństwie do reszty tych produktów, był stosunkowo wydajny, był długo świeży, może, jeżeli bym kiedyś potrzebowała, to użyłabym go właśnie na wakacjach, ale raczej bym tego nie robiła, bo i mój sposób spędzania wakacji się zmienia, a raczej już nie namaczam się w wodzie całymi dniami, jak kiedyś i nie pływam, więc teraz w tym momencie jest mi to zbyteczne. Jeżeli szukacie wodoodpornego tuszu, polecam zwrócić się właśnie do tego, bo jest naprawdę fajny, możecie go dorwać na promocjach, ale trzeba mieć poprawkę na to, że będziecie go raczej długo zmywać. Jeżeli chodzi o efekt na rzęsach, no to zdecydowanie bardziej pogrubienie i delikatne wydłużenie. Tutaj nie było podkręcenia i całej tej reszty bajerów, natomiast ja mogę polecić. No cóż, kochani, to już jest wszystko na dziś i tak jak Wam mówiłam na samym początku tego filmu, myślę, że w przyszłym tygodniu widzimy się już z tematyką może jakichś podsumowań, może postanowień, bo ja w przeciwieństwie do całej reszty świata, która w tym momencie mam wrażenie mówi, że nie, w tym roku na chillu, to ja w tym roku będę mieć, planuję mieć wreszcie energię po 2 latach przystopowania na jakieś tam konkretne plany, więc może o nich będzie nam dane porozmawiać. No to co, kochani, dziękuję naprawdę za to, że jesteście, że zaczęliśmy kolejny rok razem. Co roku mówię, że jestem nadal zdziwiona. Wszystkiego dobrego dla Was. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Pa, pa. Trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście. Do następnego.